są to warsztaty architektoniczne, takie dosyć wnętrzarskie, pod tytułem Przestrzenie antagonistyczne, tak jak temat tegorocznego eksperymentu. Zajmujemy się przestrzenią. Najpierw ją badaliśmy, oglądaliśmy filmów, oglądaliśmy slajdy, opowiadałam o architekturze, gdzieś próbowaliśmy jakby dotrzeć też do tego, jak działa nasza ergonomia i nasze przyzwyczajenia. A potem już w sumie bardzo szybko przeszliśmy do etapu takiego praktycznego. Pierwszego dnia zrobiliśmy jeszcze takie ćwiczenie z krzesłem. Młodzież dostała krzesła i musiała znaleźć im w przestrzeni funkcje standardowe i niestandardowe. Więc poszli w miasto i byli eksponatem w sklepie i nawet towarem na ladzie. Spotkali się też z pociągiem, używali stołu jako pomostu nad strumykiem, czy stołu jako sanek na zboczu. Później już drugiego dnia poznaliśmy tą przestrzeń dworca, która jest sama w sobie piękna, ma kawałek historii, ma też już właśnie tą historię bardzo widoczną i też swoje zaniedbanie. Ale to wszystko nadaje jej swoisty smak. Pierwszą salę, którą robiliśmy, dotyczyła wysokości. Zrobiliśmy sufit niższy niż zazwyczaj, także trzeba się schylić, kiedy się pod nim przechodzi. I to jakby było takie pierwsze zetknięcie z tym, że przestrzeń, do której jesteśmy przyzwyczajeni, może nas też ograniczać. Zazwyczaj w mieszkaniu jednak mamy te standardowe wysokości, 2,50 w przestrzeni publicznej 3 metry i w górę. A tutaj się okazało, że ten sufit po prostu jest tak nisko, że nas gdzieś tam przytłacza, ale z kolei materiał, którego użyliśmy, daje zupełnie inne wrażenie. Jest też pokryty innym elementem, ale to już trzeba zobaczyć. W każdej pracy bywają różne momenty. Czasem idzie nam gładko, sypie się mnóstwo pomysłów. Mieliśmy zresztą jeden dzień, gdzie o poranku nagle się okazało, że wymyśliliśmy 3 sale. A później są takie dni, kiedy jest to po prostu czysta praca, czyli siedzimy, montujemy, wiercimy w ścianach, przykręcamy coś, czy stawiamy właśnie te wszystkie bramy i potem rozszczepiamy między tym folię i to są na przykład takie 3-4 godziny czy z tej pracy? Jaki kątownik? Skąd ten kątownik? A skąd ten kątownik? Gdzie? Ale to nie ma wierć. To jest kątownik taki, który się tu montował. To trzeba do ściany? Są też momenty, kiedy zatrzymujemy się na chwilę i to są te najważniejsze momenty, kiedy ktoś coś zauważy, na przykład, że a tutaj jest fajny skos, albo tu moglibyśmy, na przykład tak jak w tej pierwszej sali, na folię narzucić jakiś pył, kurz, gips i wtedy ona będzie jeszcze inaczej żyła, bo z wierzchu jest jakby przykryta kurzem, a od spodu robią się z tego takie kropki, jakby było coś ciężkiego. I moment rozsypywania na przykład kurzu okazało się, że jest taki dźwięk, jakby padał deszcz. I to też wszystkie zaczęło fascynować i bawiliśmy się tym momentem rozsypywania. Także oprócz jakby efektu warsztatów, w warsztatach tak naprawdę najważniejsze jest moment pracy. Wszystko, co się zauważy po drodze,
wszystkie nasze też za i przeciw, to, że się nie zgadzamy ze sobą, że jedni by na przykład w sali, w której mamy taką szachownicę jakby wyciągniętą w 3D, bo były podziały ścian naturalne, postanowiliśmy je jeszcze podkreślić i po prostu z przecięć plam na ścianach wyciągnęliśmy nitki, które ciągną się do drugiej ściany i przez to one się przecinają. I też się spieraliśmy na początku, czy może zrobić jakieś pełne sześciany, a może inne jakieś prześwitujące, a może tam dać światło, czy dzienne, czy sztuczne. To wszystko ma znaczenie, kiedy gramy przestrzenią. Każdy aspekt tak naprawdę, każda wielkość, każdy też jakby oddech, odejście, ile tam jest wolnej przestrzeni, ile jest zajętej. Jeżeli chodzi o młodzież, to mieli mnóstwo też swoich pomysłów. Na początku jakby musieli się wczuć, wejść w to, ale kiedy zaczęliśmy pracować, kiedy oni dotknęli już tej tak naprawdę właściwej dużej skali, to ruszyło wszystko. Festiwal Eksperyment w formie, w jakim go poznałam, bardzo mi się podobał. Był to intensywny tydzień najeżony wystawami, teatrem, koncertami i to miało swoją niesamowitą energię. Warsztaty, czyli forma tegoroczna, tak naprawdę jest zupełnie inną jakością, bo tutaj organizatorzy postawili na tych młodych ludzi, których spotykamy, kiedy przyjeżdżamy, żeby tak naprawdę bardziej na nich, i to mi się akurat w tym pomyśle podoba, postawili na to, żeby coś im dać więcej, żeby oni skorzystali w formie realizacyjnej, żeby dotknęli tego bezpośrednio, nie tylko jako wolontariusze, którzy nam pomagają, tylko jako ludzie, którzy razem z nami tworzą, ponieważ ta instalacja nie jest moja. Ona jest dziełem całej grupy. No, także Jonasz, Emilka, Patryk, Irek, Wacław, Maciej i ja, to jest dopiero jakby ta drużyna, która stworzyła tą instalację. I w tym jest zupełnie inna jakość, jakby inna wartość. Także oba pomysły są równie atrakcyjne.